Cześć, ja nazywam się Marcin Duran i witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wybieram się do Muzeum d'Orsay w Paryżu na wystawę z impresjonizmu. No ale czym właściwie jest ten impresjonizm? A to jest w sumie coś takiego jakby taki kierunek w sztuce europejskiej, ale też i amerykańskiej, który został zapoczątkowany przez paryskich artystów w połowie XIX wieku. Taką w sumie najbardziej charakterystyczną rzeczą dla impresjonizmu przede wszystkim to było nadanie takiego charakteru malarstwa czy rzeźby impresjonistycznej, takiego dążenia do oddania zmysłów ulotnych, momentów jakichś, złapania uciekającej chwili, no takie coś, no, co mam wam powiedzieć. Z takich w sumie bardziej znanych francuskich, a nawet polskich przedstawicieli sztuki impresjonizmu możemy wymienić takie nazwiska jak na przykład Monet, czy na przykład Morisot, czy później będzie na przykład Renoir, Sisley, ale na przykład jest dwóch polskich przedstawicieli takiej sztuki. Byli nimi między innymi na przykład Józef Pankiewicz czy Władysław Podkowiński. O, możecie sobie wygooglować. Dobra, widzimy się już na tej wystawie, bo ja się też nie chcę spóźnić. Generalnie rzecz biorąc, być w Paryżu i nie wybrać się na wystawę 150-lecia impresjonizmu, można by powiedzieć, że byłoby lekkim faux pas. Wiele osób zadaje sobie pytanie, na czym w ogóle polega impresjonizm w sztuce. Impresjonistów interesowało sportretowanie ulotnych chwili, emocji, dynamiki ruchu. Obrazy impresjonistyczne skupiają się na uchwyceniu chwilowych efektów świetlnych i atmosferycznych, często kosztem detalu i precyzji. Ulubionym tematem impresjonistów było przede wszystkim życie codzienne mieszczan oraz natura. Na dzień dzisiejszy do głównych przedstawicieli impresjonizmu należą przede wszystkim Monet, Renoir, Degas, Pizarro, Sisley, Lieberman. Z polskich jest to na przykład Pankiewicz czy Podkowiński. Kto generalnie zapoczątkował impresjonizm? W sztukach wizualnych impresjonizm został zapoczątkowany przede wszystkim przez grupę artystów w połowie XIX wieku. Oficjalnie za początek impresjonizmu uważa się, że była to wystawa zbiorowa w atelier fotograficznym Nadara w 1874 roku. Jak już wspomniałem wcześniej, Władysław Podkowiński i Józef Pankiewicz należą do osób, które w sumie zapoczątkowały polski impresjonizm w malarstwie. Obrazy Władysława Podkowińskiego zostały zaprezentowane w Warszawie jesienią 1890 roku. Lecz nie zyskały pochlebnych recenzji, a przez wiele dodatkowych czynników zmienił swój styl malarski. Jeżeli mowa o impresjonizmie, można uznać, że w latach 90. XIX wieku szybko przeniknęły do strefy artystów polskich, na względ na to, że bardzo duża rzesza artystów zaczęła malować w takim stylu. No ale oprócz impresjonizmu zwiedzimy sobie resztę części muzeum, bo to też warte i ciekawe. Muszę przyznać, że styl, który jest tutaj prezentowany, jest naprawdę bardzo interesujący. Nie wiem, czy zauważyliście, ale gdy na przykład byłem podczas ostatniej wystawy u Amadeo Modiglianiego, tam też również można było spotkać obrazy Moneta, czy na przykład Van Gogha, ale jakieś tam pojedyncze sztuki generalnie w całym jakby tamtym muzeum. Można przyznać, że obrazy, które tutaj widzimy, są w ogóle o całkowicie innej tematyce. Wiele obrazów przedstawia przede wszystkim rośliny, naturę, ale są też obrazy, które przedstawiają różnego typu portrety. Tylko że te portrety są takie troszeczkę nietypowe, bo wykazują swoje takie emocje. Muszę się też Wam do czegoś przyznać. Na tej wystawie byłem z moim kolegą z Paryża. Skupiliśmy szczególną uwagę na jednym z obrazów, który tam wisiał. Bardzo wywodnie wypowiadaliśmy się na temat jednego z obrazów, w sposób też, no wiadomo, wulgarny, lecz zostaliśmy upomnieni troszeczkę, ale w bardzo miły sposób. W
fajnie nam pani zwróciła uwagę, chociaż też była zadowolona, że w tak dobry sposób wypowiadamy się na temat sztuki. I tym oto pięknym widokiem żegnam się z wami. Dziękuję za to, że byliście. Zasubskrybujcie mój kanał, nie zapomnijcie o tym polajkować, skomentować. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!